Dzisiaj będziemy testować produkty z Bali. No i co? Czemu nie łapiesz ostrości, dziadu? Trunek bogów. Lokalne browary. Ten jest typowo z Bali. Bali Pils. Też tak pomoże mi moja żona. Krótka noc za nami. Wczoraj nie spaliśmy chyba do 3:00. Martyna jest nadal trochę chora. Boli ją na maksa gardło. Idziemy coś zjeść i lecimy na Bali. Mam nadzieję, że tam się zrelaksujemy na plaży. W końcu. Co? Co tutaj jest za room tour? Przecież tu nic nie ma. No dobra. Taką mamy łazienkę. Z takich ciekawostek. Widzicie tutaj tego węża? I widzicie brak papieru? Domyślcie się, po co jest ten wąż. Outfit na dziś. Bath Fashion byłaby dumna. Co tam dzisiaj dostałaś? W końcu rosoł taki prawdziwy. No daj. Bardzo dobre. Zajebiste. Smakuje jak kurczak. To jest kurczak. Powiem tak, knajpa się nie zapowiadała. Pijałeś te leki? A może ty więcej wody powinieneś pić? Człowiek musi 1,5 litra dziennie wypić wody. Chomika do terarium patrzą, czego zleżę ten wąż. Program dla dzieci. Zaraz wylot, już nie mogę się doczekać. W końcu jakaś plaża, woda, palemki, a nie to zasmrodzone i zawalone smogiem miasto. Kotek, nie? Jak było fajnie. Nic nie zjadłaś, źle się czułaś, chorowałaś cały czas, a jeszcze uciekałaś z Chinatown. Bo bałaś się, że ktoś cię zabije. Ja jestem głęboko. Bardzo głęboko, bo zewnątrz to nie widać, nie? O, chyba nasz. Nie rozumie nic, nie słyszy nic. Jak na PKP w latach 70. Ale ja tak kaszlę, że wczoraj w autobusie ludzie, dlatego jak mama w Gargo założyła tą maskę. No nie dziwię się, najgorzej w tych restauracjach, nie? Jakbyśmy potrzebowali miejsca, to jakbyś teraz kasznęła parę razy, to może byśmy sobie nawet siedli. Ej, nie jest śmieszne, ja mam prawdziwą gruźlicę, a ty robisz sobie jaja. Kociczko, ale... Wszystkie leki nam się skończyły. Trzeba zawsze patrzeć na tą jasną stronę. No, zostało nam tylko jedno lekarstwo. Miłość. Aspiryna. Miłość. Aspiryna jest na potno, a ja tu zginę. Co? To cię uzdrowi. Drink z palemką na plaży. Ale gruźlica, ja myślałam, że to tylko można się zarazić w Gruzji, nie? A ja mam gruźlicę w Azji. Tak, kontakt. Gdzie my jedziemy? Mieliśmy lecieć. Ja myślałem, że takim, wiesz, z kurami, nie? Ale co? Teraz czuję się jak w egzotycznym kraju. Pięknie wygląda moja pasjonelka. Korpo modna. Albo tam, albo tu. To jest na kaszel tabelki, kupimy ci? A to jest naprawdę apteka? Mhm. Apotek. We need something for here for throat, like all the time. For coughing? For coughing, like it's hurting. Oh, strepsils, strepsils. Oh, like strepsils? Okay, we come later. Okay. Czujesz tą bryzę? Ten jod? Patrz, jak niedaleko kurortu cię zabrałem. Tylko 1,8 km do wody, tylko cholera wie, gdzie to jest. No tam, ja wiem. Tam? Kurde, ty to jesteś miejscowa, jednak azjatycka krew. Myślę, że to jest prywatna plaża, nie? Chciałem być szczery. Może jeszcze na kolację się tu bijemy. Przepraszam, mister. Gdzie tu jest bufet? Słyszysz wodę? Ale tu są domki jak z filmów, co? W końcu się udało. Pięknie. Jesteśmy Bali. No. Teraz to czuję. No i jaka woda? Mega ciepła. Nawet ciekawe, że mnie spada. No widzę, na maksa. Dotknij sobie ręką. Kurwa mać. Jak miałam cały, ja mam całkiem mokre buty. Aha. Zajebiście. Masz mokre buty. No tak, ma jakie? Ja też. Super. Do takich chwil warto żyć. Ty zakładaj szybko, bo zaraz będziemy musieli uciekać, bo żeśmy weszli na krzywy ryj. Zaraz nas tu pogonią.